jestem w królestwie dwóch wspaniałych lwów angolskich, Atosa i Portosa. To miejsce, w którym się teraz znajdujemy, to miejsce, z którego one bardzo lubią obserwować całą okolicę. No ja tutaj, tak jak one, czuję się jak król, no i aż chciałoby się zaryszyć, tak. Z tego miejsca one widzą cały swój wybieg, a to uwielbiają wszystkie koty. Lubią mieć kontrolę nad całym swoim terytorium. Symbolem lwów są ich piękne, dorodne, długie grzywy. To, jak wygląda grzywa u każdego z samców, zależy między innymi od terenu, na którym występują, ich diety oraz poziomu testosteronu. No im wyższy poziom tego testosteronu, no tym ta grzywa jest bardziej bujna. To podobnie zresztą jak z zarostem u ludzi. No ja niestety chyba na swoją grzywę muszę jeszcze poczekać, no ale w końcu jestem młodym osobnikiem. A co ważne, grzywa warunkuje też powodzenie u samic. Im bujniejsza, im ciemniejsza grzywa, tym to powodzenie jest większe. Atos i Portos mają bardzo dorodne i zadbane grzywy. Można powiedzieć, że są lwimi modelami. Ale w naturze nie zawsze tak to wygląda, bo przecież lwy walczą zarówno o samice, jak i o swoje terytorium, które przecież muszą chronić. Lwy uwielbiają harce, uwielbiają zabawy, no i jak inne koty uwielbiają też drapanie. To świetnie widzimy chociażby po tym pniu. Trzeba pamiętać, że ścieranie pazurów to niezbędny element higieny wszystkich lwów. I właśnie po to mają pnie, mają konary na swoich wybiegach. Lwy to zwierzęta, które niewątpliwie wiedziały, jak ustawić się w życiu. Na takich konarach czy skałach potrafią wylegiwać się niemal przez cały dzień. Bo tak naprawdę niewiele więcej muszą robić. Pamiętajmy, że o dostarczanie pożywienia dbają lwice. To one polują, no i to one też opiekują się młodymi. Z lwów nigdy nie zrobimy wegetarian. Podstawę ich diety stanowi bowiem mięso, mięso i jeszcze raz mięso. Tu w opolskim zoo Atos i Portos spożywają około 5 kg mięsa. No mówimy tutaj o kurczaku, wołowinie i kawałkach królika. Atos i Portos to imiona dwóch z trzech muszkieterów. Jest też trzeci brat, Aramis, który z gdańskiego zoo pojechał do Niemiec. Teraz pozostaje nam tylko czekać, aż koordynator gatunku sprowadzi do Opola samice, z którymi te lwy będą mogły założyć rodzinę. To są, jak już mówiliśmy, zwierzęta bardzo rodzinne, a ich rozmnażanie jest niezwykle ważne dla przetrwania tego zagrożonego przecież gatunku.